Cześć, mam dla Was wiadomość od samego Jurka S. Przed Wami wyjątkowa analiza, która nie tylko się sprawdziła, ale nadal się realizuje. Zdecydowanie warto obejrzeć ją do końca. W swoim ostatnim materiale na tym kanale Jurek trafnie przewidział wzrosty Bitcoina, kupując w samym dołku. Ta analiza to dowód nie tylko na skuteczność Jurka, ale również na ogromne zaangażowanie jego uczniów i całej społeczności Trade Wars. To właśnie dzięki wspólnej pracy i wymianie doświadczeń wynik tej analizy jest tak imponujący. Zanim powstał ten odcinek, Jurek szczegółowo konsultował się ze swoimi uczniami i innymi traderami z Trade Wars podczas naszych słynnych narad wojennych na żywo. To właśnie wtedy traderzy wymieniają się spostrzeżeniami i wspólnie wyciągają wnioski na temat rynków. Zapraszam do obejrzenia. Pamiętaj, aby dotrwać do końca. Ten materiał jest naprawdę ważny. Hej, słuchajcie, mamy 7 sierpnia i zaczynamy od tego, że nie wiem, czy pamiętacie, ale już jakiś czas temu jeden z naszych premierów użył takiego sformułowania, które przyjęło się później dosyć powszechnie w świecie naszym, że tak powiem, w naszych realiach rzeczywistości. I to sformułowanie brzmiało: yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Pamiętacie, który to był premier? Dajcie znać w komentarzach. Jak mu tam coś dobrze wypaliło, to krzyczał tak: yes, yes, yes! Słuchajcie, chciałbym po prostu zakomunikować Wam swój spory sukces. Słuchajcie, spory sukces handlowy. Sprzedany BTC za 63 tysiące i kupiony za 50. A jak to się wszystko stało? Już Wam to tłumaczę. No dobra, teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego na Waszym ekranie widać dwie łysiny, dwóch Jurków. To tutaj to jest mój mikrofon, także on tu sobie wchodzi w tło, spoko, nie róbmy z tego wielkiego problemu. A dlaczego widać dwóch? Już spróbuję się nałożyć. Ano dlatego, że odpaliłem na ekran swoje nagranie z ubiegłego tygodnia dotyczące analizy Bitcoina i od tego sobie zaczniemy. Uwaga, klikam dosłownie urywek sekundowy. Co prawda w ubiegłym tygodniu chodziło głównie o XRP, no ale jak można zrobić cotygodniowe nagranie, nie zaglądając do Bitcoina, prawda? Więc w Bitcoinie było dość istotnie, bo trochę Wam się pożaliłem, że Bitcoin jest szansa, że będzie chciał odjechać beze mnie. Dlaczego beze mnie? Dlatego, że nie udało mi się go kupić tam, gdzie chciałem. Tak było w ubiegłym tygodniu. Zobaczcie, a za chwilę porównamy do tego, co się stało w tym tygodniu. No to start. Czekajcie, odsunę się albo się wyłączę na chwilę. O, teraz jest jeden Jurek z ubiegłego tygodnia, nie będzie kłopotu. Startujemy. Ale dość ryzykowny kawałek i ryzykowny poparty chciwością, no bo ja chętnie bym wziął nawet ten mniejszy kawałek, gdyby cena chciała chociaż zaliczyć 50 tysięcy. Gdyby cena najpierw zaliczyła 50 tysięcy, to ja bym chętnie ten kawałek wziął jeszcze. Ale na razie tak nie jest, więc jestem bez Bitcoina i jestem bez zakupów. Teraz to już jest ten Jurek z dzisiaj. Mamy wykres Bitcoina i wiecie co? Nie, puszczę Wam jeszcze ciąg dalszy tego nagrania, bo już miał to już być koniec, ale nie mogłem się powstrzymać. Dobra, jeszcze parę sekund. Wyłączam się teraz. Pa, pa. Ale na razie tak nie jest, więc jestem bez Bitcoina i jestem bez zakupów. Wszystko, co robię, jest przemyślane, poparte strategią, zbudowane na odpowiednim zarządzaniu kapitałem i wyzbyte emocji związanych z psychiką, która no, przeszkadza, nie pomaga, tylko przeszkadza w handlu. Więc jeśli jest cisza z mojej strony i się nie odzywam, to tylko i wyłącznie dlatego, że postępuję z zasadą, która mówi, że trader 98% czasu czeka. Taka praca. Trzeba czekać. I tym akcentem kończę dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że się podobało. Było bardziej merytorycznie i treściwie niż w... Dobra. To jestem już z powrotem. No właśnie. No właśnie. Trader 98% czasu czeka.
i co się stało w ciągu ostatniego tygodnia. No to zróbmy taką retrospekcję. Miało być tak. Poziomy. Gdzie są moje poziomy? Tutaj. Ja chciałem dołączyć do rynku BTC na spot przy cenie 50 tysięcy. Ale straszono mnie, straszono, że to już chyba się nie uda, że za plecami korekta, że jest pięciofalowy ruch, że będą wzrosty. Okej, dopuściłem taki scenariusz. Dopuściłem scenariusz w trendzie wzrostowym. Wszystko, co wiąże się z wzrostami, jest możliwe. A zatem taka skrócona, wypłycona korekta, atak na szczyt, potem pogłębianie korekty być może było możliwe. Co nie zmieniało faktu, że ja Bitcoina fizycznie nie miałem. A zatem pierwszy pomysł, który pojawił się w ubiegłym tygodniu, to zapolować na korektę dla tego ruchu. Czyli mamy 5 fal do góry. Być może, jeżeli narysuje się czytelna trójfalowa korekta, to uda się dołączyć na wzrost. Co się wydarzyło? Po pierwsze, nie narysowała się czytelna trójfalowa korekta. Jak widzicie, nie trzeba być alfą i omegą. Zrobimy takie oczyszczenie. Nie ma tu żadnej trójfalowej korekty. Prawda? Trójfalowa korekta, jak sama nazwa wskazuje, powinna być trójfalowa. A tu nie mamy trzech fal, właściwie jeden swing, jedną falę. A zatem powodów do przyłączenia się nie było. Poza tym cała akcja rozgrywała się w weekend, a zatem handlu również nie było. I co się wydarzyło? Cena w dość dynamiczny sposób, zdecydowany, dojeżdża do mojego poziomu, na który czekałem, który już wielu nakazywało mi w niego zwątpić. Co prawda buduje nowy dołek. Zobaczcie, teraz zrobię tak, pożyczę sobie strzałkę i stawiam ją tu i mamy nowy dołek. Buduję nowy dołek, nowy niższy dołek, a zatem potwierdza nam utrzymywanie trendu spadkowego. I okej, rzeczywiście, mamy trend spadkowy, to prawda, który obowiązuje od marca 2024, a jednak cały czas patrzę na niego, jak zawsze mówię, jak na korektę. Większe prawdopodobieństwo jest, że cena po korekcie wybije szczyt, niż że ta korekta będzie chciała atakować dołki. Czy to znaczy, że to jest niemożliwe? Nie, to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Kiedyś dawałem wam taki scenariusz, w którym mówiłem, że jeśli cena zawróci znad szczytu od razu, zbuduje, zakończy ten trend, to jest szansa, że to był słaby impuls. Natomiast kontrą dla tego scenariusza jest fakt, że ruch ten, który się tu zbudował, nie miał ani wyraźnych pięciu fal, ani wyraźnych trzech fal, więc ja zakładam, że on po prostu nie został zakończony. A jeśli nie został zakończony, to mamy falę A lub 1, teraz przyjdzie fala B lub 2 i przyjdzie fala C lub 3, która powinna zaatakować jeszcze raz szczyt. Taka jest moja teoria i ona ma największe prawdopodobieństwo. O zasięgach mówiłem w ubiegłym tygodniu, więc chyba nie będę się tutaj powtarzał, żeby nie tracić waszego czasu. Ale co się wydarzyło? No, jestem szczęśliwym nabywcą Bitcoina. Cena zaliczyła i zresztą chyba nie tylko ja. Zobaczcie, jaki dynamiczny wyjazd się tutaj zrobił. Czyli przy 50 tysiącach dolarów, no w dniu wczorajszym, po zbudowaniu się szeregu formacji jeszcze sygnałów do wzrostów, począwszy od najniższych interwałów w M15 tutaj, przez H1, później przez H4. No i czekałem na D1, ale no nie doczekałem się. D1 mi tutaj już dzienny interwał mi nie dał formacji, ale jeszcze nie jest sprawa zamknięta, bo może się to stać na przykład jeszcze dzisiaj, może być ta formacja, a nawet jeśli jej tu nie będzie i cena chciałaby nas tutaj troszkę potestować, jak to brzydko mówię, poeksperymentować z naszą psychiką, to też jest szansa, że to się jeszcze może przerodzić w inne struktury formacyjne, które są bardziej długotrwałe, jak podwójny dołek czy tak zwany beton. Jest tego trochę. W każdym razie poziom był silny, jest silnym istotnym wsparciem. Cena zareagowała istotnymi wzrostami. Właściwie od wczoraj mamy około 16% wzrostu. Dodatkowo, co pobudzało moją chęć do zakupów, to co zawsze. No nie chcę już dzisiaj, nie chcę mi się szukać, ale pewnie jeżeli jesteście obserwatorami rynku krypto, to widzieliście, jak wczoraj komunikaty wyskakiwały, jak to się krew leje, prawda?
wiele różnych portali informacyjnych typu BitHub, Comparik i inne tam krzyczały, że krew się leje w ogóle, co to w ogóle, że krach, że trzęsienie ziemi, że tak czerwono nie było od dawna. No i to jest, słuchajcie, ja jak czytam takie rzeczy, jak mnie one atakują, to aż mi się chce iść na zakupy, tak jak nie wiem. Jak płeć piękna, nie wiem, lubi sobie chodzić gdzieś tam na zakupy, na przykład, nie wiem, gdzie, do galerii handlowych, to ja tak samo miałem właśnie wczoraj, tylko w markecie BTC. Tak? Miałem po prostu jakąś nieodpartą pokusę robienia zakupów. I była ona poparta zarówno kwestiami technicznymi, jak i psychologicznymi. Ale co dalej z Bitcoinem, może sobie pomówmy. Zamiast już chełpić się tutaj tym sukcesem i w ogóle, to co dalej z tymi zakupami? Przy okazji sobie oczyszczę trochę wykres. Żeby nie było, że same sukcesy, to tutaj miałem tutaj stop lossa straconego, nie? Ale wcześniej wzrost take profit. Więc na razie mamy przewagę plusów niż minusów. Dobra, ale co dalej z Bitcoinem? Czy to znaczy, że skoro ja... Znaczy może tak, żebyście mieli świadomość. Jeżeli ktoś, kogoś interesują moje zachowania na wykresie, to moja sprzedaż 100%, czyli wszystkiego, nastąpiła przy 63 tysiącach dolarów. Średnio, bo tam sprzedam za 60 i za 66, czyli 63 to jest średnia sprzedaż. Zresztą mam gdzieś wykres nawet. Już go odpalam. Ok, to jest ten wykres. I tu są obie te sprzedaże zaznaczone, czyli 6300, 65, 63, dobra, 63, 62, 800. Chyba to. W każdym razie w dniu wczorajszym przy cenie 50 tysięcy, mniej więcej tyle takiej, czyli nie złapałem dołka, zobaczcie. Idealnie go nie złapałem. Przy cenie mniej więcej 50 800. Uwaga, nastąpił mój powrót. Ale równowartością 20% sprzedanego depo. Czyli... nie odkupiłem wszystkiego, co sprzedałem i nigdy już tego nie odkupię. 20% promocji. Czyli można powiedzieć, że wykonując ten ruch, gdybym był hodlerem i trzymał forever, to mam o 20% więcej Bitcoina niż miałem. Ok? 20% więcej. No to jest moim zdaniem świetny wynik. Zwłaszcza, że zrobiony w dość krótkim czasie, bo od początku maja do początku sierpnia. 20%. Czy to zły wynik? No bardzo dobry. Mówię teraz o zmianie w cenie, ale... No dobra, i teraz pytanie byłoby... ale Jurek, to dlaczego nie wróciłeś całością? No z prostej przyczyny. Już wam mówię. Po pierwsze dlatego, że ja jestem zwolennikiem realizowania zysków, w związku z czym ja już nigdy nie wrócę 100%, z 100% jakby tego, co tutaj udało się na tym zrobić. Nigdy. Już to tłumaczyłem kilkukrotnie, że nie jestem zwolennikiem reinwestowania. Wiem, że to jest takie modne słowo wśród młodzieży, tak zwane reinwest, czyli co zarobisz, to pchasz z powrotem w rynek. Tylko że oni nie wiedzą często, że to się na ogół źle kończy dla nich. Ja jestem zwolennikiem przeciwieństwa reinwestu, czyli co zarobię, to 50%, załóżmy, jak to się mówi, na bok, nie wiem, jak ktoś woli, do skarpety, czy tam cokolwiek z tym innego, nie wiem, na przyjemności, na cokolwiek innego, na szczytny cel, obojętnie. A połowa zostaje w rynku na przykład, tak? No i w tej zasadzie zarządzania kapitałem uznałem, że już nigdy 100% sprzedanego tutaj kapitału nie wróci do Bitcoina, natomiast wróci jakaś jego część, powiedzmy, że około 50%. I część z tego już wróciła właśnie wczoraj, ale tylko część. No i teraz pytanie kolejne, to Jurek, dlaczego tylko część?
Dlaczego część? Dlaczego nie 50%? Jeżeli 50% to jest może już po korekcie, już wam tłumaczę. Ano dlatego, że jest szansa, że ta korekta nadal się jeszcze nie zakończyła finalnie tak jak powinna. I mamy tutaj, może, czy tak, ja nie wiem tego, ale jest szansa, że to może być dopiero pierwsza struktura fali korekty, czyli fala A. Stąd z dużym prawdopodobieństwem, moim zdaniem, dostaniemy wzrosty, już dostajemy jakieś, ale to mogą nie być jeszcze te zasadniczo docelowe wzrosty do stref, które prognozowałem. Może to być dopiero fala B, która na przykład wybije szczyt. Albo nie wybije, może skończyć się pod szczytem albo nad szczytem, ja ją nazwę falą B. Po czym dostaniemy jeszcze falę C, która jeszcze raz zejdzie poniżej dołka fali A. I dopiero gdzieś z niższych poziomów nastąpi start właściwy, więc pod ten scenariusz postanowiłem zostawić sobie część depozytu. Gdyby to się realizowało, teraz będę się cieszył wzrostami z tych 20%. Oby było po mojej myśli. A jeśli cena spadnie w takim ujęciu, jak to przed chwilą pisałem, to będę dokupował. A jeśli nie dostanę takiego ruchu, jak przed chwilą narysowałem, tylko na przykład cena zacznie mi nagle znienacka jechać teraz w dół, to jest źle. To będzie bardzo źle. Bo to będzie oznaczało, że cena spada, ale nie buduje żadnej struktury czytelnej korekcyjnej i z tego rynku ja będę chciał się nawet tymi 20% ewakuować, licząc straty. Ale to jest plan ewakuacyjny. Zawsze mam jakiś plan ewakuacyjny, ok? Zawsze. Nigdy nie wchodzę w rynek bez planu ewakuacyjnego. Natomiast główne scenariusze zakładają, że powinniśmy mieć wzrosty i na razie widzimy wzrosty. Te wzrosty powinny dotrzeć w okolice szczytów, przynajmniej dla utrzymania tutaj tego trendu, a nawet może szczyty pokonać i stąd może zacząć się ruch korekcyjny. Ale czy to znaczy, że ja czekam na tą korektę? No nie, gdybym wiedział, że ona się na pewno narysuje, to ja bym nie brał tutaj 20%, tylko poczekał, aż się narysuje i wziął 100% niżej. Ale ja tego nie wiem. W związku z czym, gdyby było tak, że Bitcoin zechce już teraz, po tej tak zwanej płytkiej korekcie, to jest dalej płytka korekta, powędrować do targetów tam powyżej 80, w okolicy 100 tysięcy, no to chciałbym w tym rynku być chociażby tymi 20%. Więc podsumowując, z chciwości, może tak, z rozsądku kupiłem tutaj za 20%, z chciwości zostawiam 20-30 na niższe partie. Jeżeli będą. Jeżeli nie będzie, to sobie przeleży i jest już na to plan, również w Bitcoinie. Ja już o tym planie wielokrotnie mówiłem. Czyli tak zwana duża pędząca. Z tej strefy wyżej dostaniemy powtórzenie wielkiej korekty i to będzie. I ja na to liczę. I tam aktywuję pozostały kapitał, jeżeli teraz go nie aktywuję. Natomiast jeżeli cena już pojedzie w te strefy, no to jeszcze te 20% będzie pomnożone. No i taki plan, tak w dużym skrócie, w szczegółach oczywiście zapraszam do TradeWars, możecie być na bieżąco. Kto był w TradeWars, to wiedział, że wczoraj kupowałem, bo na bieżąco wszystko było opisywane i omawiane. A teraz drugi walor, o którym dzisiaj porozmawiamy, mianowicie ETH. I w dużym skrócie, tutaj prowadzenie pozycji jest mistrzowskie póki co. Jak to wygląda w ostatnim czasie? W ostatnim czasie, czyli wiosną tego roku, żółta strefa miała dać wzrosty. I to były zakupy. I dała wzrosty. Wzrosty z żółtej strefy, z granicy żółtej strefy, to najmniej 27%. A, no bo dobra, od dolnej krawędzi liczę. A najgłębiej 37%. I to w parę miesięcy. Perfekcyjnie wyznaczony take profit. Na ogół take profit jest na szczycie, więc dlatego ta perfekcja, dlatego się będę tym szczycił i chwalił, bo na ogół stawiam na szczyt. A w tym przypadku wiedziałem, że szczyt może nie zostać osiągnięty, co jest bardzo trudne w identyfikacji. To już jest po prostu wyższa szkoła jazdy, więc idealnie zrealizowany take profit, czyli zakup, sprzedaż. I cierpliwe oczekiwanie, ok, może być wszystko, może się nie udać, może mnie nie zabiorą, może to, może tamto, ale ja mówiłem tak, albo ta strefa,
Albo niech ETH pokona te opory ze szczytu i wtedy ja będę myślał znowu o dołączeniu. A jak nie, to ma być tutaj. Oczywiście nikt w to nie wierzył, bo wtedy narracja tutaj wyglądała tak, że przecież ETF-y na ETH to jest w ogóle coś niesamowitego i on musi rosnąć. No to zobaczcie, jak Jurek wszystkich tutaj zrobił. Ja się doczekałem. Tak wyglądała moja strefa. Ona była dosyć szeroka, ale też dosyć, no powiedzmy, dobrze wyprzedażowo wyglądała, bo od ostatniego take profitu 40, ponad 40, czy około 40%, nawet do 50-60 wyprzedaży. A od szczytu ostatniego spokojnie 40-60. Więc ja mówię wyraźnie, ja będę kupował ETH 2,5 tysiąca i w dół. I wczoraj była ta promocja marketowa, o której powiedziałem. Zrobiłem jak ten premier. Yes, yes, yes. I poszedłem na zakupy. Przy czym różnica między BTC a ETH jest taka, że tu po prostu już wiedząc, że mimo że ja mam świadomość, że nawet strefa może zostać pogłębiona, nawet mogą tu straszyć przebiciem linii trendu, to tu już nie połówkowałem. Tu po prostu jest 100% już powrotu. Tu już jest 100%, że tu był zakup, tu była sprzedaż, tu jest zakup. Koniec, kropka. Jak będą pogłębiać, liczę się z tym. Czy mam plan ewakuacyjny? Oczywiście, że mam plan ewakuacyjny, gdyby się coś działo, nie po mojej myśli. Ale to, co chciałem wam jeszcze powiedzieć na koniec, i to będzie taka najbardziej fajna informacja, że Ethereum i ta, zobaczcie, dzisiaj nie ma śpiewu i odgłosów, jakie to Ethereum jest w ETF-ach wspaniałe, że co w ogóle tu nie będzie i tak dalej. Nikt o tym nie mówi dzisiaj. Tu mówili. Teraz słuchajcie, bo to ważne. Tu mówili o wspaniałości ETH. Ja sprzedawałem, oni kupowali. Teraz nikt nie mówi o wspaniałości ETH. Ja kupuję i ja wam powiem coś o wspaniałości ETH. Może się to nie uda, może uda. Zobaczymy, ale jeśli się uda, to tu jest tak dobra trampolina dla ETH, że może podbić cenę naprawdę wysoko. Naprawdę wysoko. Nie chcę mówić już dzisiaj o zasięgach, żeby niepotrzebnie, nie chcę rozbudzać waszych wyobraźni. Ale jeśli się powiedzie start z tej strefy, to przed nami bardzo silne i dynamiczne wzrosty z dużymi zasięgami. Tak, no dobra, pobudziłem wasze wyobraźnie już tymi określeniami. Duże, silne, dynamiczne. No chciałbym wziąć w nich udział, ale co jeszcze? Oczywiście albo się wszystko rozpadnie. RSI pokazuje, że jeszcze jakby tu się przebili. Jeżeli zobaczę zjazd poniżej $1,500, to cały misterny plan do szafy albo do pieca. I szukam potencjału do ewakuacji. Bo wtedy może być tak. Ale to dopiero jeżeli zobaczę zjazd poniżej 1,500. Dopóki nie ma zjazdu poniżej 1,500, strefa jest hot, strefa jest ważna i strefa ma potencjał. To jest najważniejsze, ona ma potencjał. A żeby nie było, to jeszcze wam pokażę wzmocnienie tej analizy, wchodząc na wykres Ethereum do Bitcoina. Ten wykres historycznie miał bardzo dobre miejsce do wzrostów tutaj. To było miejsce w czerwcu 2022. Ja to miejsce oczywiście brałem i to miejsce dało wzrosty, ale docelowo nie te, które bym chciał, czyli no cena wzrosła o około 70%, ale to też miały być wzrosty przynajmniej tu do tych stref. Ale się nie udało. Ale się nie udało wtedy. Cena wróciła do trendu, znaczy może inaczej, zanurkowała, zrobiła trend spadkowy. I to była pierwsza okazja Ethereum w stosunku do Bitcoina. Wystrzału, czegoś silniejszego. Teraz jest druga. I jakby więcej nie ma na razie. Więc jeśli tu się nie udało, może i tu się nie uda, zobaczymy, ale jeśli się uda, to to jest miejsce. I teraz zwróćcie uwagę, że jesteśmy w dość ciekawej korelacji, bo zarówno Ethereum do Bitcoina jest w idealnym miejscu do wzrostów i Ethereum do dolara jest w idealnym miejscu do wzrostów. Przypadek? Może przypadek. Może trzeba to zignorować. Ja będę opierał się na faktach. Fakty są takie. Ethereum w dolarze poniżej $1,500. Kończymy imprezę. Niepowodzenie. Trzeba się ewakuować. Ethereum do Bitcoina poniżej 0,037, czyli uderzenie w to miejsce, czy może inaczej, poniżej 0,40. 0,04, o tak.
poniżej 400, o tak dokładnie powinienem powiedzieć. Czyli poziom 707 FIBO uderzenie, też kończymy imprezę, czyli prawdopodobieństwo tego, znaczy już nie będzie, potencjał został utracony. Nawet jeżeli później pojawią się wzrosty, to już nie z takim potencjałem, jaki teraz jest realny do wykonania. No to już wiecie, dlaczego w 100% wróciłem do Ethereum, a tylko w 20% do Bitcoina. I właściwie tymi dwiema analizami chciałbym się z wami pożegnać, dlatego że teraz nie będzie mnie przez jakiś czas. Będę korzystał z okresu letniego z rodziną i cieszył się latem. Wam też polecam. Chyba, że mnie wykres jakoś wybitnie zawała, ale starał się, będę unikać tego i bardzo się cieszę, że to się stało na tuż przed moim planowanym urlopem, bo mam to z głowy. Tak, to bym się siedział gdzieś, powiedzmy, nad jeziorem i zastanawiał, czy może to będzie dzisiaj, a może jednak nie, a tak to już się nie będę zastanawiał. Co miałem zrobić? Zrobiłem, ryzyko spadków zaakceptowane. Szanse na wzrosty, potencjał do wykorzystania, niech sobie tam hula rośnie, już dzisiaj urosło. No i tyle, no. I to właściwie tyle. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się analiza podobała.